Szczęść Boże. Chciałem zaprosić wszystkich do Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze, tutaj przy parafii pod wezwaniem Ducha Świętego, do uczestniczenia w tej formacji teologicznej, jaką daje możliwość studiów podyplomowych. Spotykalibyśmy się praktycznie co sobotę na wykładach z filozofii, z teologii, z Pisma Świętego, po to, aby móc pogłębić nasze doświadczenie wiary, po to, aby te nasze pytania, które gdzieś nas na drodze wiary rodzą, mogły znajdować swoją odpowiedź. I po to, aby sami uformowani, albo formujący się, byśmy mogli stać się formatorami dla innych. Studia podyplomowe są pomyślane w jakiś szczególny sposób o tych, którzy już uczą w szkole i chcieliby także połączyć to uczenie innych przedmiotów z doświadczeniem posługi katechetycznej, a zatem do wszystkich nauczycieli innych przedmiotów, którzy chcieliby także uczyć katechezy, ale także do tych wszystkich, którzy w tygodniu mają inne zajęcia, a chcieliby się formować po to, żeby móc później może przy parafii, w różnych grupach, wspólnotach pomagać w formacji innych. A zatem zapraszamy raz w tygodniu tutaj do naszego Instytutu w sobotę na cały dzień spotkania, które jest także przepięknym spotkaniem między ludźmi wierzącymi, którzy przychodzą z różnych środowisk, z różnych doświadczeń i przez te 2 lata wspólnych studiów podyplomowych myślę, że rodzą się przepiękne relacje, można powiedzieć przyjaźnie, które myślę później będą owocować i także potem otrzymujemy przepięknych ludzi do posługi w naszej diecezji i jest to także miejsce dla Was i serdecznie Was zapraszam.